Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo gorąco na kolejnym spotkaniu, na naszej kolejnej medytacji. Przygotowałam dzisiaj dla Was bardzo prosty proces, króciutką medytację, która wesprze Was w momencie, w którym jesteście przytłoczeni jakąś emocją i nie możecie sobie poradzić i nie wiecie, co z tą emocją robić. Jest to dosłownie kilka minut, których potrzebujecie po to, aby tą emocję z siebie uwolnić. I medytacja ta będzie podzielona na dwie części. Pierwsza część będzie dotyczyła uwolnienia emocji, która się pojawiła w Was, którą odczuwacie. A druga część medytacji będzie tą częścią, gdzie wprowadzimy sobie nową emocję na miejsce tej starej. Pamiętając o tym, że nie ma pustki we wszechświecie, pustka nie istnieje. Więc jeżeli cokolwiek uwalniamy, cokolwiek procesujemy, cokolwiek wychodzi, w miejsce tego potrzebujemy wprowadzić coś nowego i warto, żebyśmy zrobili to świadomie, wybierając, podejmując decyzję, a nie czekając, aż pojawi się to, co się gdzieś tam przypadkiem napatoczy. Także jeżeli jesteście gotowi, to zaczynamy. Pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o procesowanie emocji, kluczowa jest taka, żebyś ty zatrzymał się w swojej gonitwie dnia codziennego. Czyli nie może być sytuacji takiej, że gdzieś tam pędzisz, masz milion rzeczy na głowie i dzieci wokół ciebie krzyczą i ty wieloma rzeczami jeszcze się zajmujesz. Potrzebujesz się zatrzymać w tym wszystkim i skupić swoją uwagę z zewnątrz i wszystkiego, co się na zewnątrz ciebie dzieje, do środka. Wsłuchać się w siebie. I bardzo pomocne w tym przypadku jest zamknięcie oczu i rzeczywiste, fizyczne zatrzymanie się. Więc jeżeli masz taką możliwość, żeby gdzieś usiąść sobie na te kilka minut, to jest to wskazane, bo zdecydowanie ułatwi Ci to proces. Zachęcam Cię też do tego, żebyś usiadł w ciszy i w spokoju, żeby nikt Ci nie przeszkadzał w tym procesie. Od czego zaczynamy? Zaczynamy przede wszystkim od tego, że zamykasz oczy. Bierzesz głęboki, taki 4-sekundowy wdech do ciała. Zatrzymujesz to powietrze na 2 sekundy. I głęboki, 4-sekundowy wydech. I chciałam, żebyś kolejny wdech brał w taki sposób, byś oddychał brzuchem, czyli tutaj tą częścią poniżej przepony. To jest bardzo ważne, ponieważ wtedy te oddechy i ilość powietrza, którą nabierasz, jest zdecydowanie większa. Oddech jest zdecydowanie głębszy niż ten, który prawdopodobnie jesteś przyzwyczajony oddychać. Większość osób w ten sposób oddycha. Jest to oddech dużo płytszy tutaj, kiedy oddychamy górną częścią klatki piersiowej. To jest płytki oddech. I zauważysz niesamowite właściwości, fantastyczne właściwości tego oddechu właśnie, który jest który płynie z brzucha, który płynie tutaj poniżej przepony. Jest on głęboki, oczyszczający, bardzo mocno łączący Cię ze sobą, ze Twoim wnętrzem. Więc bierzesz głęboki wdech jeszcze raz. Przez nos wdychasz powietrze przez 4 sekundy. Zatrzymujesz je w środku na 2. I przez 4 sekundy wydychasz. I jeszcze głęboki wdech. Zatrzymaj i głęboki wydech. Jeszcze kilka takich oddechów i z każdym wdechem, jak powietrze wpływa do Twojego ciała, wsłuchaj się w siebie. Poczuj siebie. Skup swoją uwagę na sobie, na swoim ciele. I obserwuj emocje, które czujesz. Tak jakbyś chciał zauważyć tą brzydką, tłustą muchę, która lata Ci gdzieś, bzyczy przy głowie, może próbuje gdzieś tam usiąść. Obserwuj to na tyle, na ile to jest możliwe. Początek może być trudny, może wydawać się wręcz to nierealne, ale gwarantuję Ci, że w trakcie praktyki stanie się to bardzo szybkim procesem, który znacząco ułatwi Ci codzienne życie i funkcjonowanie. I zauważ tą emocję. Co to jest? Nazwij ją. Jaka jest ta emocja? Czy to jest złość? Czy to jest lęk? Czy to jest jakiś strach, martwienie się,
Czy to jest smutek, może gniew? Co to jest? Kiedy nazwiesz tą emocję, określ ją na skali od 1 do 10, na ile mocno ją czujesz, gdzie 0 jest, w ogóle nie czuję tej emocji, 10 to jest ten maksymalny pułap. Czyli określ ją na skali od 0 do 10. 0 nie czuję jej w ogóle, 10 czuję ją na maksa. Na ile ją czujesz? Ta skala pomoże Ci w porównaniu, na ile ta emocja opadnie po tym procesie. I kiedy ją określisz, następnie chciałabym, abyś wyobraził sobie, jak z Twoich stóp i tutaj z Twojej podstawy, gdzie masz krocze, wypływają korzenie i łączą się z ziemią. Pozwól sobie osadzić siebie w ziemi mocno, stabilnie. Cały czas oddychaj miarowo. I następnie zeskanuj swoje ciało, idąc od stóp w kierunku głowy, tak jak to robi tomograf. Zeskanuj i zlokalizuj, gdzie czujesz tą emocję, gdzie ona się do Ciebie przykleiła, w którym miejscu. Może ona jest gdzieś przy Twoim brzuchu, albo może na barkach, może na plecach, może na lędźwiach, może przy nodze. Zobacz, gdzie ją czujesz. I w tym miejscu, w którym ją czujesz, skieruj tę swoją uwagę. I teraz tak bardzo, jak bardzo jej nie chcesz czuć i chciałbyś się jej pozbyć, to teraz chciałabym, abyś świadomie pozwolił jej urosnąć, pamiętając cały czas o oddechu. Bardzo ważne w tym procesie jest to, żebyś oddychał. Im bardziej będziesz oddychać, im bardziej świadomy będzie Twój oddech, tym bardziej ta emocja będzie samą emocją, a nie czymś, co jest z Tobą połączone na stałe. Ponieważ oddech pozwala Ci scentralizować siebie. Mocno się w siebie słuchać i łatwiej będzie Ci wtedy oddzielić to, co nie Twoje. A pamiętaj o tym, że ta emocja nie jest Twoja. Ty się z nią w jakiś sposób utożsamiasz. I teraz, kiedy ją poczujesz i ona urośnie, pozwól, by ona rosła. Pozwól, by ona rosła i rosła do maksymalnych rozmiarów. Ty cały czas oddychasz spokojnie, miarowo. Głęboki wdech bierzesz i głęboki wydech, cały czas przez nos. Kiedy osiągnie maksymalne rozmiary, zrób to, co robisz z balonikiem, kiedy chcesz spuścić z niego powietrze. Wypuść to z siebie. Tak jak wypuszczasz powietrze i pozwól, by ta emocja z ciebie wypłynęła. Głęboki wdech i wypuszczaj. Niech powietrze wychodzi przez nos. Pozwalaj sobie, by ta emocja wypłynęła z Ciebie. Niech ona wypłynie z wszystkich przestrzeni Twojego ciała, z każdej komórki. Skupię się na oddechu i na wydychaniu tej emocji. Pozwól sobie, niech ona odpływa. Nie rób niczego na siłę, nie zmuszaj się do niczego, po prostu bądź. Jeśli pojawiają się jakiekolwiek myśli, niech one przepłyną obok Ciebie. Nie idź za nimi, nie podążaj za nimi. Zeskanuj swoje ciało
Zobacz, czy ta emocja w tym miejscu, w którym ona była, czy ona dalej tam jest. Poczuj, na ile ją czujesz. Czy ona zmalała? O ile zmalała? Jeśli jeszcze coś tam zostało, skup tam swoją uwagę i pozwól, by oddechem to doczyścić, wsłuchując się w oddech. Uwolnij to, wypuść to. Kiedy poczujesz, że to już z ciebie zeszło, ta emocja zmalała zupełnie, weź kilka kolejnych głębokich oddechów, żeby odseparować te procesy od siebie. I zadaj sobie pytanie, co chcesz czuć w zamian? Jaką emocję chciałbyś poczuć w zamian? Jeśli to była złość, to być może chciałbyś poczuć spokój. Jeśli to był smutek, może chcesz poczuć radość. Ale niech ta odpowiedź nie płynie z głowy. Pozwól sobie, by ona popłynęła z serca. Co chcesz poczuć w zamian? Jaką emocję chcesz poczuć w zamian? I przyjdzie do ciebie odpowiedź. Pozwól sobie poczuć tą emocję. Pozwól sobie, by te słowa się osadziły w tobie. Jeśli to jest spokój, to pozwól sobie wziąć głęboki wdech razem z tym wyrazem, z tymi słowami, że chcesz poczuć spokój. A następnie, mając cały czas zamknięte oczy, chciałabym, żebyś sobie wyobraził, jakiego koloru jest energia tej emocji, którą chcesz czuć. Jaki kolor ma ta emocja? Ten kolor, który tobie przyjdzie do głowy, wyobraź sobie, że z każdym oddechem wpływa on do twojego ciała. Wypełnia ciało. Szczególnie to miejsce, gdzie była ta poprzednia emocja zgromadzona. I oddychaj. Kiedy poczujesz, że już wystarczy, pomyśl, czy chciałbyś jeszcze jakimś kolorem dopełnić swoje emocje, te, które pragniesz przywołać, czy tam jeszcze jest coś potrzebne, aby to dopełniło całości. Jeżeli tak, to wybierz, jaki to kolor. I ponownie zacznij nim oddychać. Cały czas wyobrażając sobie, że z każdym wdechem wpływa ten kolor do twojego ciała, do twoich płuc, wypełniając każdą komórkę twojego ciała.
głęboki oddech. I jeszcze dwa głębokie wdechy i możesz otworzyć oczy. Mam nadzieję, że ta szybka, krótka medytacja, ten szybki, krótki proces uwalniania emocji i wprowadzania nowych wesprze Was, pomoże Wam w codziennym Waszym życiu. Wprowadzi więcej harmonii, więcej spokoju, więcej takiego samoosadzenia się. Hej, hej! Kliknij na dole, aby subskrybować mój kanał i być na bieżąco z nowymi nagraniami, które będą się tutaj systematycznie pojawiały. Do zobaczenia!